program Turystyczna Jazda. Dzień dobry. W naszym podróżniczym cyklu zabieramy Was dzisiaj nad Polskie Morze, a konkretniej do Ustki. Odwiedzimy tamtejsze plaże, zajrzymy do portu oraz wypłyniemy w rejs po Bałtyku. Zwiedzimy także usteckie bunkry zbudowane przez Niemców przed II wojną światową. Oglądajcie nasz program. Do jednego z najbardziej znanych i popularnych polskich kąpielisk, znajdującego się 20 km od Słupska, możemy dojechać autem i autobusem, a w sezonie letnim nawet pociągiem bezpośrednio z Warszawy. Ustka, położona na Wybrzeżu Słowińskim u ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego, nazywana jest letnią stolicą Polski. Przyjeżdżają tutaj spragnieni morskich atrakcji turyści z całego kraju, a także nasi sąsiedzi. Pobyt w Ustce rozpoczynamy od wizyty w Centrum Informacji Turystycznej, gdzie możemy zaopatrzyć się w fachowe przewodniki oraz mapy, które pomogą nam w poruszaniu się po tym mieście. Nie zwlekając ani chwili dłużej, przenosimy się na plażę. Ostoją prawdziwej dzikości jest plaża zachodnia, na którą można dostać się ścieżkami przez lasy sosnowe. Plaża wyróżnia się naturalnym pięknem, jest szeroka i pokryta delikatnym, drobnoziarnistym piaskiem. Położona poza centrum miasta, daje możliwość wyciszenia się od codziennego zgiełku. Jej uroku dodają wydmy. Czyste, bezpieczne i szerokie plaże są największym atutem Ustki. Na plaży wschodniej, blisko centrum miasta, życie tętni już od wczesnych godzin rannych. Plażowicze mogą skorzystać tutaj z licznych wypożyczalni koszy plażowych i leżaków. Nie pozostaje nic innego, jak tylko leżeć i oddychać świeżym morskim powietrzem. Od wielu lat nasze miasto otrzymuje błękitną flagę. Jest to europejski certyfikat jakości, które otrzymują najlepsze w Europie kąpieliska. Żeby otrzymać taką błękitną flagę, trzeba spełnić naprawdę bardzo wyśrubowane normy, zwłaszcza w zakresie czystości wody w Bałtyku i bezpieczeństwa na plaży. Wzdłuż plaży wschodniej usytuowana jest promenada, która umożliwia spacery blisko morza. Promenada była kilkakrotnie przedłużana. Obecnie ma ponad kilometr długości. W jej nowej części stoi m.in. ławeczka wybitnej aktorki Ireny Kwiatkowskiej, która często wypoczywała w Ustce. Turyści i wczasowicze mogą także wybrać się na molo, które składa się z dwóch falochronów portowych. W pobliżu latarni morskiej na wschodnim falochronie znajduje się pomnik usteckiej syrenki, która jest symbolem Ustki i występuje w herbie tego miasta. Kilka lat temu radni stwierdzili, że ustecka syrenka ma zbyt mały biust i doszło do pewnego liftingu, ten biust został powiększony. Jest taki przesąd, że każdemu, kto potrze pierś syrenki, spełni się półtora życzenia. Dlaczego półtora życzenia? Dlatego, że ustecka syrenka w połowie jest kobietą, a w połowie jest rybą. Ustka jest nie tylko miejscowością turystyczną, ale także leczniczą. Historia kurortu sięga XIX wieku, ale status uzdrowiska Ustka otrzymała dopiero w 1988 roku. Nadmorskie położenie, bogactwo lasów i źródła solankowe to największe zalety tego uzdrowiska. W Ustce przebywają kuracjusze, którzy leczą m.in. drogi oddechowe, choroby układu krążenia, tarczycy i choroby nerwowe. Tutejsze ośrodki wypoczynkowe prowadzą kompleksowe zabiegi dla kuracjuszy, m.in. zabiegi z zakresu kinezyterapii. Leczenie ruchem jest bardzo pomocne w schorzeniach i dysfunkcjach ruchu. Bardzo popularne są także inhalacje polegające na wdychaniu aerozolu rozpylonego przez aparat. Inhalacja solankowa ma za zadanie oczyszczanie dróg oddechowych. Pierwsza wzmianka o Ustce pochodzi z 1337 roku, jednak prawa miejskie Ustka otrzymała dopiero w 1935 roku. Chlubą naszego miasta jest zrewitalizowana Starówka. Charakterystyczne szachulcowe budynki cieszą oko wszystkich turystów. Od kilku lat staramy się przywrócić historyczny blask temu miejscu. W miejsce starych rybackich chat stawiane są nowe budynki, które swoją zabudową nawiązują do architektury starej Ustki. Dlatego nie bez kozery to miejsce nazywane jest Krainą w Kratę.
Sercem Ustki od zawsze był port. Tereny wokół niego zabudowywano nieprzerwanie od połowy XIV wieku. Liczne portowe tawerny i smażalnie dodają Ustce klimatu prawdziwego nadmorskiego miasteczka. W porcie cumują kutry rybackie, morskie jachty i statki turystyczne. Turyści żądni morskich wrażeń mogą wypłynąć w rejs po Bałtyku. Do dyspozycji wczasowiczów jest kilka statków. My akurat trafiliśmy na pokład galeonu, stylizowanego na XVII-wieczny żaglowy okręt wojenny. Podczas rejsu mogliśmy posłuchać szant w wykonaniu zespołu Hand Szpaki. John Wokraśliwa, stary falant, razem weźmy go w woł. I brać się chłopcy, brać na żywo. Ustka to nie tylko plaże i uzdrowisko. Miasto jest rajem dla żeglarzy, rowerzystów i turystów chcących aktywnie spędzić czas. Pewnego czasu przyjeżdża bardzo wielu kitesurferów do naszego miasta. No, mamy takie warunki, że te wiatry powodują, że można właśnie komfortowo uprawiać tą coraz popularniejszą dyscyplinę sportu. Każdy letnik, który przyjedzie do naszego miasta, na pewno nie będzie się nudził. Tradycyjnie organizujemy Festiwal Sztucznych Ogni. Jest to najstarsza tego typu impreza w Polsce, podczas której firmy pirotechniczne z kraju i z Europy prezentują profesjonalne spektakle światła i dźwięku. W Ustce znajdują się także obiekty, które dokumentują historię. Takim miejscem jest niewątpliwie najstarsze w Polsce Muzeum Chleba, w którym znajdują się cenne eksponaty prezentujące rozwój piekarniczego rzemiosła. Wśród licznych urządzeń do wyrabiania ciasta i przyrządów przydatnych do pieczenia chleba są także książki kucharskie i cukiernicze nawet z 1874 roku. Przenosimy się teraz do Parku Spotkań z Historią. Przy plaży zachodniej, na wydmie koło portu, znajdują się cztery poniemieckie żelbetonowe działobitnie oraz schrony połączone korytarzami, w których mieściły się m.in. magazyny amunicyjne. Ten tajemniczy obiekt to bateria Blichera, zbudowana przez Niemców na przełomie 1938 i 1939 roku. Ta bateria miała chronić dostępu do portu, który Niemcy chcieli tu zbudować, ale na szczęście nie zdążyli, bo wybuchła II wojna światowa. Opowiadamy o historii tego miejsca i wcielamy się w postacie, które tutaj przez to miejsce się przewinęły. Nie tylko niemieckie postacie. Odgrywamy historię amerykańskiego żołnierza, który w czasie wojny przez Ustkę starał się uciec do Szwecji, chciał porwać kuter rybacki. Ostatecznie mu się nie udało, złapano go gdzieś tutaj na wydmach. A ja wcielam się w tej chwili na przykład w żołnierza WOP-u, lata 50. Mnóstwo ludzi ucieka z Polski na zachód. Port Ustecki stwarza znakomitą okazję, żeby właśnie przez ten port móc przedostać się do Szwecji, bo przypływało tu wtedy dużo szwedzkich statków, ale WOP patrolował plażę i czuwał, żeby nikt niepowołany w ogóle nawet nie pojawił się tutaj na plażach traktowanych jako granica państwowa, a nie miejsce do wypoczynku. Co prawda Park Spotkań z Historią ma wymiar rozrywkowy, ale to przede wszystkim edukacja. Żywa edukacja. Mniej mówienia, więcej działania, pokazywania, szukania różnych obiektów w terenie, odgadywania różnych zagadek, quizów, szukania różnych ciekawostek samodzielnego, interaktywnie. Przyjęliśmy taką zasadę, że nie będziemy odbudowywać niemieckiej baterii, bo nie jesteśmy entuzjastami wojny ani techniki wojskowej. Te bunkry są dla nas pretekstem do tego, żeby odwrócić ich znaczenie. One mają służyć pojednaniu, pokojowi, zrozumieniu, wzajemnemu zrozumieniu historii. I to już wszystko, co nasza kamera zdołała zaobserwować w Ustce. Kolejny odcinek programu Turystyczna Jazda już za tydzień.